Rzeszowie. Było drugie liceum w Warszawie. Obecnie część z nich to gimnazjalistki z Górna, Boga Rzeszowski. Częste rotacje w sprawie personalnym. Teraz skrócony czas edukacji inicjalnej tylko w środę. Odchodzą na studia, wychodzą za mąż, wyjeżdżają, przychodzą nowe i zobaczcie, wszystko się dalej pięknie kręci. Trzeba ja instrument średniowiecznego rodowodu. To instrument, który już jest taki trochę zabytkowy. Jest to jedyna orkiestra w Polsce, dziewczęca. Męskie są jeszcze dwie. Dużo takich orkiestr amatorskich jest w Niemczech. To jest ograniczona skala głosowa. A więc trzeba pewnej wirtuazerii, no, pewnej sprawności. I w tej chwili mażoretki Incanto, taka integralna część tej grupy. Witam was rzucaniem buławkami. Kłania się Edward Laska, który prowadzi wraz z kilkoma panami. Jest pan Sigur Dok, Tadeusz Klepek. Zaczęło się wszystko od Jerzego Gołąba, który w tej chwili zawsze go pozdrawiamy, jego stanie zdrowia, zaczął go. I te dziewczyny zjeśli już kawałek Europy. Uświetniają uroczystości parafialne, religijne, Rzeszowie. Stadion na promenadę, aleja, kasztoriona. Wieloma formami, tu za chwilę.